Państwu. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na tę konferencję, ponieważ tak jak obiecywałam wcześniej, w momencie kiedy odebrałam zawiadomienie, wezwanie, które wystosowali do mnie radni, chcę się do niego odnieść wstępnie i powiedzieć Państwu, co myślimy o tej sytuacji raz jeszcze. Przede wszystkim, po zapoznaniu się z treścią, trzeba stwierdzić, że to wezwanie jest bezpodstawne. W związku z tym ja odbieram to wyłącznie jako próbę zastraszenia mnie jako reprezentantki Lubelskiego Ruchu Miejskiego, a także innych osób, które mogłyby, chciałyby ewentualnie później wypowiadać się krytycznie wobec posunięć radnych i oceniać te posunięcia. Trzeba zdać sobie sprawę, że radni, którzy są osobami publicznymi, muszą liczyć się z tym, że ich dyskusje, ich działania będą podlegać krytyce i muszą też brać odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje działania. Jeśli ich sumienie pozwala im decydować w taki, a nie inny sposób, to powinni również być w stanie te swoje decyzje wytłumaczyć mieszkańcom, poszczególnym grupom mieszkańców, bo tak jak to jest w ustawie o samorządzie gminnym, na którą też między innymi w tym wezwaniu powoływali się radni, są oni zobowiązani utrzymywać kontakt z mieszkańcami i ich organizacjami, a uchylanie się od dyskusji i atakowanie aktywistów, mieszkańców też, atakowanie ich groźbami sądów i groźbą dużego, wysokiego odszkodowania jest po prostu działaniem, które przeczy wszelkim zasadom demokracji i to właśnie to działanie podważa mandat radnych, a nie krytyka, którą mieszkańcy słusznie, bądź niesłusznie, ale zazwyczaj słusznie do nich kierują. My tutaj jako aktywiści jednocześnie chcemy stwierdzić, że to nie jest ani w interesie nas jako mieszkańców, ani w interesie, ani też nie jest to naszym zadaniem przede wszystkim, żeby bronić czci radnych i żeby bronić, żeby jakby gwarantować im realizację wywiązywania się ich ze ślubowania. Niemniej jednak chcemy zaproponować im pewne działania, które mogłyby przyczynić się do poprawy wizerunku mieszkańców. I ze szczegółami przekażę głos, poproszę panią Cegiełkę o wyjaśnienie sprawy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Cegiełko, zostałem przez Magdę poproszony o wsparcie, o pomoc. I wspólnie wymyśliliśmy takie rozwiązanie. Po pierwsze, dlatego pozwoliliśmy sobie zainteresować Państwa tym tematem, czy tą formą przekazu, czyli zwracaniem się do radnych za pośrednictwem mediów, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oni sami tak zaczęli, czyli wezwanie do Pani Magdy było w istocie przekazane za pośrednictwem mediów. Wezwanie, które Magda otrzymała, nie zawiera żadnych danych adresowych, na które można by było ewentualnie wysłać odpowiedź. W związku z czym przy sporządzeniu takiej odpowiedzi prawdopodobnie zostanie nam znowu kontakt z pośrednictwem mediów, żeby przekazać jej treść, ewentualnie wysłanie na skrzynki służbowe radnym, które mają w Urzędzie Miasta pozakładane. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest już bardziej merytoryczny, to znaczy radni zwrócili się do Magdy o to, żeby zaprzestała dalszych swoich działań, w których oni są obarczani działaniem na szkodę Lublina. Widocznie tak sformułowane wezwanie widocznie ma za swoją podstawę projekt billboardów, który pojawił się na niektórych fanpage'ach czy na niektórych stronach na Facebooku, gdzie rzeczywiście w pewnej wersji czy na pewnym etapie wspólnej pracy aktywistów nad tym projektem pojawiło się takie sformułowanie, że będzie w nim napisane, iż ci radni działają na szkodę Lublina. Ale ostatecznie ten billboard nie ma takiej treści, w związku z czym uznajemy, że to
wezwanie, w związku z tym, że odnosi się do zaprzestania rozpowszechniania informacji działania na szkodę Lublina, jest już bezprzedmiotowe, ponieważ takiej treści ten billboard nie będzie. W drodze konsultacji między mieszkańcami ustaliliśmy wspólnie inną treść tego billboardu. Ale chcieliśmy zaproponować tym radnym, którzy zwrócili się z wezwaniem, a trzeba podkreślić, że nie są to wszyscy radni z klubu pana prezydenta Żuka, którzy głosowali za studium, bowiem głosowało za studium 17 osób, a pod wezwaniem podpisało się 10 osób, więc jest jakaś grupa, która wstrzymała się z tego typu wezwaniem. Zaproponujemy radnym pewne działanie, które, tak jak Magda powiedziała, powinno w oczach mieszkańców poprawić ich wizerunek. Czyli pewnego rodzaju ugody czy ustępstwa, które możemy wzajemnie sobie uczynić. Mianowicie chcielibyśmy zaproponować radnym, abyśmy wspólnie, czyli radni razem z mieszkańcami, razem z aktywistami, z działaczami, przystąpili do opracowania planu szybkiego i skutecznego, efektywnego wdrożenia rekomendacji panelu obywatelskiego. Tego nam najbardziej brakuje. Mija już dobry rok od tego, jak panel obywatelski zakończył się rekomendacjami i żadnych konkretnych działań jak do tej pory w wykonaniu rekomendacji tego panelu nie widać, a nam jako mieszkańcom zależy na tym, ponieważ był to, przypomnę, panel antysmogowy, zależy nam na tym, żeby mając na uwadze ochronę naszego zdrowia i życia, jednak ten panel zacząć, jednak rekomendacje tego panelu zacząć wdrażać w konkretnych działaniach. I druga rzecz, jaką chcieliśmy zaproponować radnym, to na bazie pewnych konfliktów, które mogą powstać w związku z tak zwaną ustawą Lex Developer. Istnieje możliwość przyjęcia przez Radę Miasta standardów urbanistycznych dla Lublina, które w sposób istotny, w naszym zdaniem, jeżeli byłyby rzeczywiście opracowane z aktywnym udziałem działaczy, mieszkańców, mogłoby wpłynąć na zupełnie inny wizerunek, zupełnie inny odbiór działań inwestorów, za którymi, jak Państwo doskonale wiecie, to wszyscy mieszkańcy wiedzą, dosyć zdecydowanie wyraźnie opowiadają się radni klubu pana prezydenta Żuka. I to są pierwsze działania, które chcielibyśmy skierować do radnych. Jeżeli odpowiedzą na nasz apel, na naszą prośbę o kontakt, to w terminie do końca września uważamy, że jesteśmy w stanie spotkać się i uzgodnić konkrety. Konkrety daleko idące. Z jednej strony w tych działaniach, o których Państwu opowiedziałem w tej chwili, a z drugiej strony ewentualnie jakieś ekwiwalentne działania Magdy, które miałyby na celu podkreślenie działania radnych, tym razem nie przeciwko interesowi mieszkańców, nie przeciwko przyrodzie lubelskiej, ale dokładnie odwrotnie, czyli w tym celu, aby stan środowiska w Lublinie zdecydowanie uległ poprawie. Dziękuję. To nasze działanie jest podyktowane przede wszystkim troską o dobro Lublina i tutaj radni będą mogli też wziąć udział w naszej inicjatywie, jeśli tylko będą mieć taką wolę. Bardzo niepokojące dla nas jest też to, że tak szybko to studium zostało zatwierdzone. Podkreślaliśmy wielokrotnie, że właściwą kolejnością działania powinno być to, żeby radni i pan prezydent poczekali na wyniki inwentaryzacji przyrodniczej Górek Czechowskich i mogli to studium przyjąć w jesieni, kiedy dyskusja na ten temat byłaby już dużo spokojniejsza i mielibyśmy ten dokument kluczowy, który, przypominam, też został zlecony, jego wykonanie zostało zlecone przez ratusz. A tak szybkie, tak nagłe procedowanie studium jest według nas decyzją błędną, I zdecydowanie powinniśmy tutaj nalegać też na to, żeby radni w jakiś sposób spróbowali naprawić skutki tej swojej negatywnej decyzji, której efekty jako mieszkańcy będziemy pewnie już wkrótce odczuwać. Jedyną jak na razie bardzo wyraźną negatywną sytuacją, którą zarówno to studium dla dyskusji publicznej mieszkańców spowodowało, jak i też konferencja radnych wraz z prezydentem i to wezwanie, które zostało skierowane do mnie jako do reprezentantki Lubelskiego Ruchu Miejskiego, jest to, że dyskusja
na temat spraw miejskich przybrała bardzo negatywny obrót. I właściwie w mieście zapanowała atmosfera cenzury prewencyjnej, co się przede wszystkim realizuje w tym, że bardzo trudno było nam na rynku lokalnym, właściwie było to niemożliwe, żeby na rynku lokalnym zrealizować ten nasz projekt opublikowania billboardów. To kiedy te billboardy i ostatecznie jakie treści? Ostateczną treść zobaczycie Państwo na billboardach, ponieważ ten zapis jest na tyle skomplikowany, że trudno mi go przytoczyć w tej chwili z pamięci. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że udało nam się znaleźć wykonawcę wśród agencji ogólnopolskich i że od 1 września będziemy mogli te billboardy powiesić. Ta treść tego billboardu została zmieniona kiedy? Przed tym, jak radni prezydenta Krzysztofa Żuka wystąpili do pani czy po? Tak, tak, przed tym jeszcze. Przed tym, jak radni prezydenta ogłosili swoją konferencję, wysłaliśmy tą pierwszą wersję do pierwszej z agencji. Jest wezwanie przedsądowe? Czy się udało, czy się udało? No co? Się macie, udało komu? Udało się. Wam, macie tę agencję, macie umowę podpisaną? Wszystko wskazuje na to, że nam się udało, tak. Ale jeszcze nie macie umowy. Mamy wstępne ustalenia, że tą umowę będzie można podpisać. Konkretnie jakie to jest wezwanie? Jest wezwanie przedsądowne, z sądu to przyszło? To jest wezwanie ostateczne do zaprzestania rozpowszechniania informacji. No, dokładnie. O działalności na szkodę. Dobrze, ale to przyszło i jest groźba, że pójdzie do sądu, tak sprawa? Tak, ale to przyszło, to jest podpisane przez radny, to przyszło pocztą prywatną. Nie jest to wezwanie sądowe, tylko wezwanie od radnych. Okay. Czy po tej zmianie, gdzie działanie na szkodę Lublina zostało zastąpione sformułowaniem działaniem na szkodę przyrody Lublina, jeszcze jakieś inne zmiany były wprowadzone w projekcie billboardu przez was? Tak. Ten komentarz ma trochę inny charakter, no ale tak jak mówiłam, tą ostateczną formę zobaczą Państwo. A jest dalej to stwierdzenie na szkodę przyrody Lublina? Tak, jest to stwierdzenie na szkodę przyrody Lublina. Tak, bo chcemy zwrócić uwagę na to, o czym mówi się teraz bardzo wyraźnie, na katastrofę klimatyczną i na to, że każde działanie, które szkodzi przyrodzie, jest działaniem zdecydowanie negatywnym, przede wszystkim odbija się na zdrowiu mieszkańców. Według będzie? W tej chwili mamy 3 zarezerwowane przyrody. Będzie lista nazwisk, tak? Tak, będzie lista nazwisk i ten projekt będzie graficznie wyglądał dosyć podobnie jak te pierwsze, które przedstawialiśmy do konsultacji, ale odrobinę inaczej.